Kiedy oglądasz ten materiał, w Twoim ciele najprawdopodobniej znajduje się przynajmniej jeden pasożyt. Ich obecność w ludzkim organizmie może być początkiem niebezpiecznego zarażenia. Najgroźniejsze z chorób wywoływanych przez pasożyty to bąblowica, tasiemczyca czy włośnica. Ostatnie badania wskazują jednak, że całkowite wyeliminowanie pasożytów ze środowiska człowieka wydaje się być równie groźne jak choroby, które wywołują. To okazuje się, że w tych populacjach pojawia się bardzo poważny problem, na przykład alergii, autoagresji. Pasożyty. Czy możemy żyć z nimi w zgodzie? Tak, pod warunkiem, że zachowamy podstawowe zasady higieny. Szczególną uwagę trzeba zwracać na to, co znajduje się na naszym talerzu. Świeże warzywa wprost z przydomowego ogródka nie są od nich wolne, szczególnie gdy nie przestrzegano zakazów dotyczących nawożenia. Absolutny zakaz nawożenia ludzkimi fekaliami. No ale jak to zwykle bywa, różnie bywa z przestrzeganiem tych zakazów. Jajka glisty, które wydostaną się wraz z fekaliami do środowiska, one nie od razu są inwazyjne, one nawet potrzebują przemrożenia zimą, więc jeżeli ktoś sobie pomyśli, że w ogródku, prawda, nawiozłem gdzieś tam jesienią, a wiosną, to na pewno nie będzie problemu, ponieważ posieje tam sałatkę, rzodkiewkę i nic się nie wydarzy, no to może się bardzo przykro zdziwić. Ryzyko zarażenia pasożytami zwiększamy również wtedy, gdy podczas spaceru w lesie nie możemy oprzeć się pokusie zjedzenia jagód, malin czy poziomek prosto z krzaka. Na tych owocach często znajdują się jaja tasiemca bąblowcowego. Może stać się żywicielem larwy tasiemca, która osiąga wielkość głowy dziecka. Osiedla się w płucach, wątrobie, w nerkach, w innych narządach. Negatywne dla organizmu człowieka skutki ma również zarażenie larwami włośnia. Dochodzi do nich najczęściej po zjedzeniu surowego mięsa. Jeżeli ktoś chce być już w 100% pewien, że nic się złego nie wydarzy, to powinien zajadać mięso przegotowane, przesmażone bądź głęboko przemrożone. Zawsze bawi mnie, kiedy w restauracji konsumenci pytają, tak, ten tatar z łososia, ale czy on jest na pewno ze świeżego mięsa? Powiem szczerze, że ja wolałabym, żeby był z przemrożonego, ponieważ i w łososiu mogą znajdować się różne inwazyjne dla nas formy. To samo dotyczy śledzi, które w polskiej kulturze podawane są najczęściej na surowo. W śledziach znajdują się pewne nicienie, które może nie tak bardzo są groźne dla nas, jesteśmy przypadkowymi żywicielami tych pasożytów, ale mogą wywołać reakcję alergiczną. Jak każda reakcja alergiczna, każdy następny kontakt jest groźniejszy, prawda? Ludzki organizm od tysięcy lat przystosowywał się do życia wśród pasożytów i z większością doskonale radzi sobie sam. Mamy jeszcze swój układ obronny i oczywiście bywa, że w wielu przypadkach po prostu eliminujemy taką larwę, która wylęga się z połkniętego jajka. Kiedy jednak układ odpornościowy nie ma szansy walczyć z pasożytami, bo człowiek żyje w bardzo sterylnym świecie, przekierowuje swoją broń przeciwko czynnikom, które nie mają na ludzkie ciało negatywnego wpływu. I pojawiają się bardzo dziwne schorzenia. No, alergia to jest jeden z wariantów. A drugi to są takie choroby autoimmunizacyjne, to znaczy tak jak jest taka choroba Leśniewskiego Crohna, to jest nadwrażliwość przewodu pokarmowego i jak wiele badań wskazuje na to, jest ta choroba spowodowana tym, że właśnie od wczesnego dzieciństwa ten człowiek nie miał kontaktu z patogenami czy pasożytami i już nie wchodząc w szczegóły, ma w swoim organizmie niewłaściwy stosunek pewnych komórek obronnych do innych komórek obronnych, co sprawia, że właśnie choruje bardzo dziwnie. Ta choroba Leśniewskiego Crohna polega na tym, że reaguje bardzo negatywnie na pokarmy, czyli dzieje się tak, jakby pokarm był czynnikiem infekcyjnym czy inwazyjnym. Profesor Elżbieta Żbikowska, kierownik Katedry Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii, od wielu lat zajmuje się badaniem pasożytów.
nie tylko tych, które spotykane są w naszej strefie klimatycznej. W swojej książce Świat i pasożyty, przewodnik nie tylko dla turystów, ostrzega, że wyjeżdżając za granicę powinniśmy zachować szczególną ostrożność. W krajach tropikalnych występują bowiem gatunki pasożytów, z którymi nasz układ odpornościowy nie miał szansy się zetknąć. Mowa tu m.in. o pierwotniakach wywołujących leishmaniozę, czy zarodźcach będących przyczyną malarii. Interesujesz się medycyną? Obejrzyj wykłady naukowców podczas Medycznej Środy.